Nie wierzę własnym uszom. Rzuciliście mnie komisji na pożarcie, a teraz prosicie, żebym tam poleciała? Nie. To nie mój kłopot. Dasz mi dokończyć, nie? Za 300 metrów. Słucham. Halo? No hej, czy już wracasz? No wracam, a co? Nie, nie, myślałam, że może jeszcze jesteś, bo dzwonię do niej, ona nie odbiera. No bo ona może, wiesz, tam, bo może się coś przyspieszyło i ją wołają, albo coś, wiesz, albo nie słyszy. No, a to jest ten, jak to wygląda? Tak w miarę? Ośrodek? Nie, no ośrodek spoko, nie? Tam jest 7 pięter, wiesz, ile tam jest ludzi. Oni, no? No, oni jej nie przyjęli, dlatego że nie ma wolnych pokoi, nie? Jeszcze nie wyjechali, nie? Aha, bo oni mają do którejś godziny czas na opuszczenie. No i powiedzieli, i że koło 11, nie? Ale widziałem, że Wiara, no, tam, Wiara ostro wyjeżdża, no nie? Widziałem, że z walizkami ostro wychodzą, więc może za chwilę będzie przyjęcie, nie? A pewnie się zwolniło. Słuchaj, numerek dostała. No. Numerek dostała i ten. No i tam za dużo ludzi nie było oczekujących, nie? Więc ja myślę, że jak, może trochę później, że jak się zwolnią, no, że jak się zwolnią te pokoje, to od razu pójdzie tam, nie? No, 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 ale szybko żeście dojechali. O której jechaliście? O 6 faktycznie? O 6. Tam się jedzie, Ania, 2 godziny 40 jechaliśmy i jeszcze za bardzo nie jechałem na autostradzie tak, żeby 140, tak 120 cały czas jechałem, nie? No, no, no. Ej, a czytała w ogóle SMS-a? Nie wiem. Ale SMS-a rano napisałam, no, już przed 7, zanim do pracy. Rano czytała. A Jack, on buczał i mówi, to jest najgorszy dzień w jego życiu. No widzisz. Ja myślałam, że po prostu pęknie. No to dobra, to jedź, no, patrz tam na drogę, nie? No jadę. A nie gadaj. No, dobra. No, dobra. Co, co oglądasz? Nie. Oglądam film, to znaczy słucham filmu. Aha. No, ty słuchaj, ale nie oglądaj. No słucham, nie oglądam. No. Nie, bo obrazu nie ma jak jadę, jest tylko dźwięk, nie? Aha, jest tylko dźwięk, no, no, no. To tylko dźwięk. No, to, no, 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 no to dobra, no to jedź. No. To na razie, no, no hej. Nie polecam. Nie wysiadałaby pani z żołnierzami. Gwarantuję, że byłaby pani bezpieczna. Kolonialna piechota morska to twardziele, mają najnowocześniejszą broń. Poradzą sobie ze wszystkim. Prawda, poruczniku? Tak jest. W tym celu nas szkolono. Nie potrzebujecie mnie, nie jestem żołnierzem. Nie wiemy dokładnie, co tam się stało. Może wysiadł im nadajnik. Ale jeśli to coś gorszego, chciałbym cię mieć przy sobie jako doradcę. To wszystko. A co ty masz do tego? Czemu chcesz lecieć? Nasza firma współfinansowała tę kolonię. Zajmujemy się przetwarzaniem planet. Budujemy lepsze światy. Widziałam reklamy. Nie mam czasu na pogawędki. Idę do pracy. Słyszałem, że pracujesz w dokach ładunkowych. Owszem, obsługujesz wózki i dźwigni. Tak, a co? Nic. Dobrze, że masz zajęcie. Zresztą jedyne, jakie mogłeś dostać, to żaden wstyd. A gdybym mógł ci załatwić licencję pilota? Mam zgodę na odnowienie umowy z tobą. Nie, jeśli polecę. Właśnie. Mogłabyś zacząć od nowa. Zresztą powinnaś stawić czoło temu potworowi dla własnego dobra. Przełamać strach. Daruj sobie. Niedawno byłam u psychiatry. Wiem. Czytałem jego sprawozdanie. Co noc budzisz się spocona. Powiedziałam nie i koniec. A teraz wyjdźcie. Nie wrócę tam. A gdybym wróciła, na nic bym się nie przydała. Zrób to dla mnie i zastanów się jeszcze. Dzięki za kawę.
Dobrze się czujesz? Powiedz mi jedno. Lecicie tam, żeby je zniszczyć, tak? 96. Nie żeby je zbadać. Nie żeby je przywieźć. Tylko żeby je zabić. Taki jest plan. Daję słowo. Wchodzę w to. Ale ty, mały głupku, zostaniesz. Za mało nam za to płacą. Za oglądanie twojej gęby? Na pewno. To miał być żart? Chciałabym. Hicks? Wyglądasz tak, jak ja się czuję. Na co czekacie, aż wam podam śniadanko do łóżka? Kolejny cudowny dzionek. Dzień w piechocie morskiej jest jak dzionek na farmie. Każdy posiłek jest bankietem, każda wypłata fortuną. Każdy spacer paradą. Kocham to. Litości, ta podłoga jest lodowata. Podać kapciaszki? Bardzo bym prosił. A widzisz tu tramwaj? Zbiórka, gazem. Nienawidzę tej roboty. Zbiórka za kwadrans. Kim jest ta królewna Śnieżka?
Jakaś tam konsultantka. Podobno kiedyś widziała obcego. O kurczę, imponujące. Vasquez, wzięli cię kiedyś przez pomyłkę za faceta? Nie. A ciebie? Jesteś niesamowita. Co słychać, Szycho? To operacja ratunkowa. Uratujemy młode kolonistki przed wiecznym dziewictwem. Dzieci na robótkę, durni koloniści. Co to ma być ten szajs? Ciasto kukurydziane. Bardzo zdrowe. Przerżnąłbym znowu babę z Arktura. Pamiętacie? Tyle, że ty rżnąłeś ichniego chłopa. Co za różnica, był z Arktura. Bishop, odwal ten numer z nożem. Co robisz? Drake, nie wygłupiaj się. Zaczynaj, Bishop. Beze mnie. Z tobą nie wierć się. Zaufaj mi. Dosyć tego. Smacznego. To nie było zabawne. Panie poruczniku? Panie Berg? Nowy porucznik nie jada z nami żołdakami. Sztywny, jakby miał kij w dupie. Myślałem, że nigdy nie chybiesz. Nie uprzedziłeś mnie, że na pokładzie będzie android. Jakoś nie przyszło mi do głowy. Zawsze mamy na pokładzie syntetyków. Wolę określenie sztuczny człowiek. Czy coś się stało? Przepraszam. Nie wiem czemu w czasie ostatniego rejsu Ripley sztuczny człowiek miał awarię. Były pewne problemy, zginęło kilka osób. Wstrząsające. Czy to był stary model? Tak, koordyna 122. To wszystko wyjaśnia, one zawsze były zawodne. My mamy nowe bezpieczniki od ruchów. Nie mogę skrzywdzić ani biernie pozwolić, żeby istocie ludzkiej stała się krzywda. Na pewno nie jesteś ciasta? Trzymaj się z dala ode mnie. Też nie lubi ciasta. Baczność? Oficer na pokładzie. Spocznij. Szybko siadać i słuchać. Dzień dobry, żołnierze. Nie mieliśmy czasu na odprawę przed odlotem. Panie poruczniku? Słucham, Hicks. Hudson. On jest Hicks. O co chodzi? To będzie uczciwa walka, czy znowu polowanie na pluskwy? Wiemy tylko, że wciąż nie ma łączności z kolonistami i że może to mieć związek z ksenomorfem. Z czym? Z ksenomorfem. Polowanie na pluskwy. Co to za stwory? Powiem wam, co wiem. Wylądowaliśmy na tej planecie. Kolega wrócił z czymś przyczepionym do twarzy. Z jakimś pasożytem. Nie mogliśmy go zdjąć. Później zszedł sam i zdechł. Kane był na pozór zdrowy. Jadł obiad i... To coś musiało złożyć w jego tchawicy, coś w rodzaju jaja. Zaczął... Stara, powiedz mi tylko jedno. Gdzie one są? Pokaż jej Vasquez, z miłą chęcią. Mówili jej, że lecimy łapać obcych, a ona myślała, że chodzi o imigrantów. Pieprzecie.
Z miłą chęcią. Skończyliście? Obyś miała rację. Naprawdę bym tego chciała. Dobra. Dzięki, Ripley. Mamy jej raport w komputerze. Przeczytajcie go. Jeden taki stwór wykończył całą moją załogę w niecałą dobę. Jeśli koloniści znaleźli ten statek, nie wiadomo, ilu z nich jest zarażonych. Rozumiecie? Lepiej przejrzyjcie ten raport. Są pytania? Słucham, żołnierzu. Jak można się wypisać z tego oddziału tchórzy? Nie, Shenhatsan. Dobra. Słuchajcie. Wszystko ma być zrobione jak należy. Wkujcie taktykę i dane terenowe do 8:30. Macie 7 godzin na sprawdzenie i załadunek sprzętu oraz na przygotowanie lądownika. Ruszę cię. Słyszeliście szefa, Kotusie? Bierzcie dupy w truki. Hudson, co na to? Co z tego, że nie sięgasz? Dawaj. Od cygara można dostać raka wargi. Zamknąć drzwi śluzy, kapralu. Ile rakiet zostało? To ostatnie. Dawaj ją. Za 300 metrów w prawo. Uwaga z tyłu. Czuję się jak piąte koło u wozu. Co mogę zrobić? Nie wiem, umiesz coś? Umiem obsługiwać ładowarkę. Mam drugi stopień specjalizacji. Bardzo proszę. Zrobić? Wsadzić do luku 12. Zespołowo poradzimy sobie, zwyciężymy i zabijemy. Zrozumiano? Otóż to, zwyciężymy i zabijemy. Dobra zbiórka. Jesteście silni? Jesteście twardzi? Kim jesteście? Piechotą morską. Hudson, do szeregu. Ruszać się. Za 150 metrów w tras. Bądźcie czujni. Biegiem. Za 40 metrów.
twardzi jak stal. Do środka. Znacie swoje miejsca. Broń w uchwyty. Siadać. Hudson, zapnij ich. Bishop, ruszamy. Rozkaz. Jesteśmy gotowi. Gotowi do zabawy. Za 200 metrów, proszę. Otwieram śluzę. Włączam automatyczny start. Za 40 metrów. Odłączam kable. Włączam zasilanie.